Siemaneczko, przed nami mecz PSG kontra BVB, a my spróbujemy trafić singla z kursem 2,75. Zanim przejdę do typowania, to klasycznie zapraszam Was do zajrzenia na naszą stronę legalniebukmacherzy.pl, gdzie znajdziecie najlepsze promocje dostępne na rynku, poradniki, typy i wiele innych. Tak jak wspomniałem na samym początku filmu, przyjrzymy się dokładnie starciu PSG z Borussią Dortmund. Poprzedni mecz zakończył się skromnym zwycięstwem niemieckiej ekipy, ale okazji do strzelenia bramek nie brakowało po obu stronach i mogliśmy równie dobrze mieć wynik na przykład 3-3. Trzeba przyznać, że BVB rozegrało naprawdę dobre spotkanie, a głównymi ich motorami napędowymi byli Adeyemi i Sancho. Hakimi i Mendes mieli ogromne trudności z powstrzymywaniem akcji skrzydłowych Borussii Dortmund, co było szczególnie interesujące, biorąc pod uwagę, że przegrywali z nimi w wielu pojedynkach szybkościowych, mimo że są uznawani za jednych z najszybszych zawodników na swoich pozycjach. Jednak co rzuciło mi się w oczy, to ogromne zmęczenie niemieckiej ekipy po tym spotkaniu i nie ma się co dziwić, bowiem przebiegli oni o 9 km więcej od Paryża. Przechodząc już do wtorkowego meczu, to można łatwo wywnioskować, że dzięki korzystnemu wynikowi z pierwszego meczu BVB cofnie się trochę głębiej i będzie grać na kontrach. Ja chcę się skupić natomiast na Hakimim. Marokańczyk głównie słynie ze swojej szybkości i świetnej grze z przodu. W lidze francuskiej dzięki mocnej dominacji PSG nie musi często faulować, natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy mierzy się z topowymi drużynami. W ostatnim meczu z BVB Hakimi popełnił 3 faule, z Barceloną 2 faule, z Sociedad również 2 faule. Paryżanie prawdopodobnie będą przeważać w spotkaniu, ale wydaje mi się, że w wypadku niebezpiecznej kontry Hakimi będzie faulował zwłaszcza tak szybkiego zawodnika jak Karim Adeyemi. Kurs na 2 faule Hakimiego wynosi 2,75, co uważam za bardzo atrakcyjną opcję do grania w singlu. Dajcie znać w komentarzach, czy gracie razem z nami i zasubskrybujcie nas po więcej typów.